Koniec Czuksa! czyli może nazwać jego sytuację jako jeden z największych upadków youtuberów. Ogólnie Czuks w pewnym czasie był strasznie popularny i ciężko było go nie kojarzyć. Głównie z tego powodu, że tak samo jak Multi zaczął rapować, a potem zrobił sobie dready. Jego popularność w tamtym czasie mega wzrosła, a potem szybko upadła. Niedawno Czuks zwrócił na YouTube'a i zaczął dodawać codziennie materiały. Jednak one mają bardzo niskie wyświetlenia, w przedziale od 2 do 5 tysięcy wyświetleń na film. Jeden tylko mu się przyjął, bo kiedyś miał popularną serię, gdzie ludzie opisywali swoje outfity, ale ten zrobił mu tylko 20 tysięcy dwa tygodnie. Ja go nie lubiłem.